Yeah. Dasz wiarę, zgoła chcę postawić fundament, a ta edukacyjna misja to gówno, nie wychowanie. I może dlatego było mi z nią nie po drodze, bo z moich poglądów chcieli wyciągać średnią ocen. Pytali, czy wierzę w Boga, czy do kościoła chodzę, czy może jednak skrywam w sobie złe moce. Wysoce, niesprawiedliwy system, proszę, proszę. Taki zły człowiek, a miłość niosę. Od kilku wiosen nie zaglądam do parafii, a proboszcz pewnie modli się, żeby mnie szlak trafił. Nie znaczy, że od razu należę do mafii. Nie poczęstuję cię ołowiem, bo mam tylko grafit. Tylko nie myśl, że się poddam bez walki, bo wolę wypluć żyły, porozlewać krew na kartki. Życie poznać, nim spalę rękopisy i przejdę od palenia jointów do palenia zniczy. Wielu ludzi ślepo klepie dekalog. Nie ma różnicy Koran, Biblia czy Tora. Nieważne imię Boga, wiara zawsze jest garą. Czasem zazdroszczę tym, którzy ją znaleźli w kościołach. Wielu ludzi ślepo klepie dekalog. Nie ma różnicy Koran, Biblia czy Tora. Nieważne imię Boga, wiara zawsze jest garą. Czasem zazdroszczę tym, którzy ją znaleźli w kościołach. Powiedz, ile krwi już przelano za wiarę. Powiedz, ile jeszcze zostanie przelane. To nie jest dom Boga, jeśli jest, prędzej czy później pójdzie w niepamięć. Relika w rękach człowieka jest bronią, a miała być darem. Spytasz, czy wierzę? Odpowiem jednym zdaniem, wierzę w ideały, choć nie jestem ideałem, przyznaję. Nie chcę burzyć kościołów i z trudem przyznaję, że wewnątrz ich murów widzę obłudę. Choć widzę ją także w tych ateistach, co nieustannie plują na kościół, a nigdy nie czytali pisma. Fajnie jest być takim alter, muszę przyznać. Jedni i drudzy dziś widzą we mnie antychrysta. To chora wizja, nieważne jakich ludzi są wyznań. Liczy się, co mają w umysłach, nagrywać dis na kościół to żadna misja. Chcę, żebyś trochę pomyślał. Wielu ludzi ślepo klepie dekalog. Nie ma różnicy Koran, Biblia czy Tora. Nieważne imię Boga, wiara zawsze jest wiarą. Czasem zazdroszczy tym, którzy ją znaleźli w kościołach. Wielu ludzi ślepo klepie dekalog. Nie ma różnicy Koran, Biblia czy Tora. Nieważne imię Boga, wiara zawsze jest wiarą. Czasem zazdroszczy tym, którzy ją znaleźli w kościołach. Wiesz, w co masz wierzyć.